Natalijka! Cześć Natalia i dzisiaj gramy w Robloxa, już z moim nowym skinkiem. Nie chcę się chwalić, ale mam premiuma i to jest taki mega fajny dom za premiuma. Mi się on mega podoba. Mam premiuma ogólnie od niedawna, ale ten dom, przyznajcie, że jest super. I on ma jeszcze taki fajny dom na samym dole. Czekajcie, o. No patrzcie, czy to nie jest piękne? A jakby wyłączyć to niebieskie... No patrzcie, czy to nie jest piękne? Taki trochę podziemny pokój, bo to jest ogólnie woda, naprawdę. Tutaj jest taki pokój z sypialnią i tam są jeszcze łóżka z telewizorkiem. A tutaj mamy taką prywatną łazienkę, mogę powiedzieć. Bo chyba na górze jeszcze mamy jakąś. Czekajcie, zobaczę. Mi się wydaje, że tu jeszcze jest łazienka. No, tu jeszcze jest łazienka i na dole to jest taka... No, taka większa i fajniejsza. Ten dom mi się mega podoba. Jest on 10 na 10. Ten pokój jest super, ale jakby zrobić coś takiego... Nie byłby już taki super, ale jak zrobić coś takiego... Przynajmniej to wygląda pięknie. O! Jeszcze się taki pięseł włączył. Patrzcie na to. Jaki on jest słodki. No, przyznajcie. No, dom jest 10 na 10. Ej, w ogóle jestem ciekawa, czy są tacy Polacy. Ogólnie tutaj mam jeszcze basen taki. Nie wiem, czy można do niego wskoczyć. A dobra, wskakuję. Jej! Dobra, kurde, tylko teraz... Jak stąd wyjść? Help? Wiem, mam pomysł. Może się uda. O, dobra, udało się. No. Tutaj mam metro. O, wiem. Pokażę wam sekret. Tylko muszę wejść bardziej tam. Poczekajcie. Wiem, resetnę się i pójdę do respawna. Tak będzie najszybciej. To jest po prostu mój skrót. Okej, no. Niektórzy ludzie... Chodzą o tam, patrzcie, za to szkło. Pewnie dziwicie się jak. Ja wam dam teraz odpowiedź, patrzcie. Uważnie. Wchodzimy do metra. Tylko to musi być na respawnie. I klikamy tutaj w te domki. W te bloki. Wchodzimy tędy przez ścianę. Przechodzimy tędy. I proszę bardzo, jesteście pod szkłem. Jest jeszcze bardzo dużo tego typu sekretów, czy coś takiego. No nie wiem, co bym... Wiem, tam coś jeszcze jest. Tam coś jest. Ja wam jeszcze pokażę takie dwa sekrety. Niektóre możecie znaleźć, niektóre nie. Więc dobra. Tutaj wchodzicie do sklepu spożywczego. Pewnie się dziwicie, po co? Przecież to zwykły sklep spożywczy. Jednak nie. Otwieracie? I proszę bardzo. Zwykły sklep spożywczy? No nie, niezwykły. Więc takie sekrety też są. Też jest jeszcze jeden w pobliżu właśnie sklepu spożywczego. W zasadzie to obok. Robi się coś takiego? I proszę bardzo. Jest się w sekretnym pokoju agencji. Dziwne rzeczy tu są. Nie wiem. Jakieś takie rzeczy. I jakbyście się z kimś bawili w chowanego, to jest tutaj jeszcze takie miejsce, przez które możecie przyjść tutaj. No jakby was w ogóle tu nie było. Po prostu nikt was tu nie znajdzie. Jeszcze był taki jakiś sekret ze skinią. Ale już zapomniałam, gdzie jest ta jaskinia. Chciałabym nagrać odcinek z moim kolegą, bo on wie, co to jest. Dobra, nie wiem, o co tu chodzi. Ile? 4! Ja już myślałam, że 4 jest na nieważne. Idziemy do sklepu. Idziemy do sklepu kupić jedzenie.
Lody. Kupuję tylko lody. Do widzenia, to moje. No. To na tyle w tym odcinku. Pa, pa!